autostrada oprócz ogromnych korzyści komunikacyjnych ma także znaczący wpływ na życie lokalnej społeczności. Podczas budowy autostrady zatrudnionych było ponad 4000 pracowników. A jak to wygląda dzisiaj? Na dzień dzisiejszy nasza firma Autostrada Eksploatacja SA zatrudnia ponad 500 osób. Mniej więcej połowa z tych osób to są kobiety i hołdujemy takiej zasadzie, że zatrudniamy pracowników głównie na terenach, na których zlokalizowane są zarówno punkty poboru opłat, jak i obwody utrzymania autostrady. Koncesyjna A2 spełnia wszystkie normy środowiskowe. Na realizację tego celu autostrada przeznaczyła 25% kosztów inwestycji. Oznacza to, że co czwarta złotówka została wydana na ekologię. Na całej długości autostrady, co 700 metrów, znajduje się przejście dla zwierząt. Jest ich ponad 200, czyli więcej niż kolumn alarmowych. Koszt jednego przejścia nadziemnego dla zwierząt to ponad 20 milionów złotych, czyli tyle, co budżet średniej wielkości gminy w Polsce.